Nasze ostatnie odkrycie rzuca zresztą zupełnie nowe światło na funkcję pobliskiego teatru odkrytego już w latach 60. Otóż już wówczas ustalono, że ten budynek funkcjonujący pierwotnie zapewne jako odeon do przedstawień muzycznych został w wieku VI, najprawdopodobniej za panowania Justyniana, bardzo gruntownie przebudowany. Zasadniczą zmianą, która wtedy nastąpiła, było nie tylko przekrycie budowli kopułą, ale również zablokowanie bocznych wejść i całkowita przebudowa wnętrza. Otóż w miejsce zablokowanych bocznych wejść, tak jak tu widzimy jedno, pojawiły się nowe rzędy siedzeń. Tym samym dawny, klasyczny plan półkolisty, taki jak ma każdy rzymski teatr, zamienił się w kształt zbliżony do znanych nam już audytoriów. Jest oczywiste, że celem tej przebudowy było dostosowanie teatru do nowej funkcji. Otóż jedna z wcześniejszych hipotez, która została wówczas wypracowana, zakładała, że teatr był w pewnym okresie salą zebrań Rady Miejskiej. Obecnie, zważywszy na nowe sąsiedztwo, które udało nam się ustalić, bardziej prawdopodobne jest, że teatr, nie wyzbywając się również tej funkcji, funkcji sali zebrań, stał się również częścią tego samego kompleksu szkolnego, a więc najprawdopodobniej wielką aulą, która służyła do, w której mogły się odbywać uroczyste wykłady lub też znakomici mówcy mogli odbywać się tak zwanej retoryce popisowej przed zgromadzoną publicznością. I tu znowu po raz kolejny porównanie z audytorium maksimum nasuwa się samo. Co bardziej istotne, być może jest to dziełem przypadku, według naszych szacunków wszystkie odkryte przez nas sale, nawet te, o których już wiemy, czyli biorąc pod uwagę 20 sal, mogły pomieścić łącznie kilkuset studentów. Między 400, mówimy o rzędzie wielkości 400-600 osób. Odpowiada to w przybliżeniu liczbie miejsc w samym teatrze. Jak zawsze w przypadku wykopalisk, każdych wykopalisk, nasze wykopaliska nie są wyjątkiem, jednym z podstawowych aspektów naszych badań jest ustalenie daty funkcjonowania każdej odnalezionej przez nas budowli. Otóż dostępne znaleziska archeologiczne w tym wypadku są dość jednoznaczne. Pomimo, że mają one postać, jak Państwo widzą, połamanych skorup ceramicznych, fragmentów lampek, niewielkiej ilości monet, jesteśmy świadomi tego, że mamy tutaj do czynienia z zespołem późnoantycznym, powstałym najprawdopodobniej w VI wieku i co ciekawe rozbudowanym w V wieku, rozbudowanym w wieku VI. Czyli generalnie rzecz biorąc, w pewien sposób zdumiewająco późny. Mówimy o okresie około 700 lat po wybudowaniu Biblioteki Aleksandryjskiej. Skoro budowla została rozbudowana w wieku VI, być może należy sobie zadać pytanie, czy ta rozbudowa może być konsekwencją powszechnie znanego edyktu Justyniana z roku 529, zamykającego Akademię Ateńską. Otóż w tym wypadku bardzo prawdopodobny wydaje się scenariusz, że być może wobec likwidacji tej ostatniej pojawiła się konieczność rozbudowy kompleksu w Aleksandrii po to, aby pomieścił on większą liczbę studentów, no i naturalnie profesorów. Do równie zaskakujących konkluzji prowadzi określenie daty zniszczenia i opuszczenia tego całego kompleksu. Otóż we wszystkich audytoriach, bez wyjątku, stwierdziliśmy obecność grobów muzułmańskich i to w swojej najstarszej fazie. Były one w wielu wypadkach wkopanych w rozpłytowanie czy nawet w ławy audytorium. Jest to szczegół o tyle istotny, że wskazuje, że sale wykładowe, podobnie jak pobliski teatr, najprawdopodobniej przetrwały wszystkie zawirowania polityczne VII wieku, takie jak najazd perski, najazd arabski, i funkcjonowały znacznie dłużej, co najmniej do końca tego stulecia. Tę datę niestety trudno jest sprecyzować, ponieważ archeologia nie dysponuje w tej chwili takim instrumentarium. Natomiast ostateczną cezurę czasową wyznacza z pewnością najstarsza odnaleziona przez nas inskrypcja arabska, datowana na początek IX wieku i znajdująca się na jednym z postumentów w teatrze. Otóż obecność tej inskrypcji w tym miejscu oznacza zapewne definitywne opuszczenie nie tylko samego teatru, ale również całego interesującego nas kompleksu. Notabene potwierdzenie naszych ustaleń archeologicznych odnajdujemy zupełnie nieoczekiwanie w źródłach arabskich. Jak się dowiadujemy z tych przekazów, w końcu VII wieku sprowadzono do Damaszku z Egiptu grupę filozofów i lekarzy z Egiptu. A nieco później,
w roku 715 naszej ery, tym razem znamy dokładną datę, bo ta zachowała się dzięki kronikarzowi, na rozkaz jednego z omajackich kalifów przeniesiono z Aleksandrii do Antiochii Syrii całą uczelnię, tak aby była ona bliżej siedzib nowych władców. To, że Europa mogła w wiekach średnich na nowo odkryć Arystotelesa i Platona, jest w pewnej mierze funkcją tej decyzji. Otóż przeniesienie aleksandryjskiej uczelni na wschód, jaka by ona nie była, uruchomiło jednocześnie długi łańcuch zdarzeń, którego konsekwencją było zachowanie ciągłości idei wyższych studiów. Następnym moim etapem było powstanie szkoły filozoficznej w Bagdadzie, potem już jest powstanie Uniwersytetu Al-Azhar, a stąd już tylko krok do Padwy i Sorbony. Najważniejszą obecnie kwestią pozostaje stwierdzenie, czym tak naprawdę jest odkryty przez nas zespół audytoriów. Ich dydaktyczny, edukacyjny charakter trudno podać wątpliwość. Wszystko wskazuje bowiem na to, że mamy tutaj do czynienia z kompleksem akademickim Aleksandrii późnoantycznej. Do takiego stwierdzenia skłania nie tylko zresztą charakterystyczny układ funkcjonalny, który żeśmy omówili, który ma swoje potwierdzenie w źródłach ikonograficznych, skala całego zespołu, a przede wszystkim centralne położenie na planie miasta. Powróćmy zatem jeszcze na chwilę do topografii samego kompleksu. Otóż wielki portyk, widoczny na tym zdjęciu, stanowi najprawdopodobniej jedną z kolumnat otaczających z czterech stron wielki plac, położony niemalże w centrum miasta, na przecięciu dwóch głównych ulic, głównej arterii biegnącej ze wschodu na zachód, którą często nazywamy ulicą Kanopską, oraz ulicy Poprzecznej biegnącej w kierunku morza. Otóż już w latach 30. ubiegłego stulecia, nieco na zachód od miejsca, gdzie kopiemy, około 200 metrów na zachód, odsłonięto niewielki fragment kolumnady identyczny do naszej. Żeby obraz tego hipotetycznego placu był pełniejszy, dodam, że niewiele lat później, również na południu, odnaleziono kolejny fragment kolumnady, najprawdopodobniej tego samego placu. Jest zatem wielce prawdopodobne, że mamy tutaj do czynienia, jeżeli nie z agorą późnoantycznego miasta, to przynajmniej z wielkim, otoczonym kolumnadą parkiem. Otóż źródła arabskie, znowu nieocenione w tym wypadku, opisujące Aleksandrię późnoantyczną, wspominają wielki plac, który znajdował się przy skrzyżowaniu dwóch głównych ulic. Jak widać, opis ten odpowiadałby naszej topografii. Nie ulega wątpliwości, że położenie naszych audytoriów przy tak wielkim placu nadaje mu szczególny status. Otóż cały ten kwartał publicznej przestrzeni miasta, który obejmuje wspomniany już kompleks Term, wielki plac, teatr, no i oczywiście zespół naszych audytoriów, jest tym samym, jawi się nam jako centrum życia kulturalnego Aleksandrii i tym samym wpisuje się doskonale w urbanistyczną tradycję epoki. Musimy pamiętać, że mamy tu do czynienia z przemyślaną inwestycją, stanowiącą widomy przejaw prestiżu, jakie miasto nadaje swojej akademickiej instytucji. Oprócz uczelni państwowych, o których zresztą powiem nieco później, we wszystkich większych miastach imperium, a przynajmniej w tych miastach, które było na to stać, a było ich całkiem sporo, istniały uniwersytety utrzymywane przez władze miejskie. Znamy cały szereg takich uniwersytetów, na przykład szkołę prawniczą w Bejrucie, szkołę teologiczną w Gazie, czy najsłynniejszą z nich wszystkich, neoplatońską akademię w Atenach, położoną gdzieś wśród Gajów na ateńskiej Agorze. Otóż niestety, jak dotąd nie zdołano odnaleźć żadnych materialnych śladów żadnej z tych renomowanych uczelni. Powstaje pytanie, czy nasz uniwersytet, czy nasz kompleks szkolny mógł być takim samym uniwersytetem. Otóż trudno przypuszczać, aby było inaczej. Analogia topograficzna Akademii Ateńskiej do aleksandryjskiego kompleksu szkolnego, który jest również usytuowany w pobliżu centralnego placu, jest tutaj wyjątkowo wyraźna. Tym bardziej znajduje również podkreślenie w pewnej informacji zawartej w tekście zachowanym w konstytucji Teodozjusza, który mówi o Uniwersytecie w Konstantynopolu i wymienia tam audytoria znajdujące się na Kapitolu, a więc znowu w sercu miasta i tym samym w obrębie przestrzeni publicznej.
Pamiętajmy, że przenoszenie uniwersyteckich kampusów na przedmieścia jest zjawiskiem zupełnie świeżej daty i nie mającym żadnej analogii ani w średniowieczu, ani tym bardziej w antyku. W tym miejscu jestem Państwu winien bardzo małą, krótką dygresję historyczną. Otóż późny antyk, a ściślej wiek IV, był okresem zasadniczego dla cywilizacji antycznej przełomu. To jest okres, w którym prześladowane dotychczas chrześcijaństwo staje się najpierw religią uznaną przez państwo, a potem religią panującą. Otóż pomimo tych wielkich przemian, które ten fakt za sobą niósł, niezmienny pozostał w antycznej kulturze epoki jeden zasadniczy element, który możemy śmiało nazwać fundamentem starożytnej cywilizacji. Otóż była nim paideia, czyli wychowanie. Słowo to łatwo zresztą odnaleźć choćby we współczesnym terminie pedagogika. Otóż w interesującym nas okresie paideia staje się jednoczącą wszystkich ideologią elit Cesarstwa Rzymskiego. To jest coś więcej niż wychowanie, edukacja. To jest, proszę Państwa, mniej więcej jest to nawet ideał ludzkiej egzystencji. Ideał, któremu zresztą antyk pozostał wierny aż do końca. Pomimo, że miejsce brodatych filozofów zajęli teraz również bogaci ewangeliści, ale potrzeba edukacji wyższej pozostała niezmieniona. Pamiętajmy, że kultura starożytna przetrwała również między innymi dlatego, że chrześcijaństwo wchłonęło znaczną część dorobku kulturowego pogańskiego świata. A podstawą edukacji stała się nie, bynajmniej nie Biblia, jak należało się tego spodziewać, ale pozostała nam lektura Homera, Cycerona i Wergiliusza. Oczywiście musimy pamiętać, że starożytność nie znała uniwersytetu w kształcie, który my znamy obecnie. A zatem instytucji wyposażonych w bardzo złożoną strukturę, systemy egzaminacyjne, programy nauczania, indeksy, dyplomy, stopnie naukowe. Życie akademickie było zresztą przedmiotem nieustannego zainteresowania władzy państwowej. Stąd w tym samym kodeksie zachowane kilkanaście dodatkowych konstytucji cesarskich, regulujących nawet czasami bardzo szczegółowo status prawny profesorów, a nawet, proszę sobie wyobrazić, zaprowadzający dyscyplinę w tradycyjnie niesfornym studenckim środowisku. Otóż z tych tekstów wiemy, że po pierwsze profesorowie byli otaczani powszechnym szacunkiem, nic dziwnego. Ponadto cieszyli się nie tylko zwolnieniami od podatków i innych powinności municypalnych, ale nawet swego rodzaju sądowym immunitetem, który był rozciągał się nawet na ich rodzinę. Mieli również przywilej nobilitacji, którą mogli się cieszyć po 20 latach, mogli jej dostąpić po 20 latach nienagannej pracy. Ale te same zarządzenia, edykty cesarskie, które oprócz przywilejów niosły jednak pewne nieuchronne ograniczenia. Otóż uważna lektura tych tekstów dostarcza zupełnie zaskakujących świadectw. Świadectw na to, że niektóre aktualne problemy nutrujące środowiska akademickie nie są wcale niczym nowym. Otóż jeden z paragrafów Konstytucji dotyczący lekarzy i profesorów zakazuje bowiem nie mniej, nie więcej, tylko profesorom mianowanym pod groźbą utraty stanowiska nie tylko udzielania dodatkowych prywatnych lekcji poza uczelnią państwową, a więc innymi słowy pracy na dwa etaty. Studenci zresztą poddani byli znacznie większym rygorom. Musieli się nie tylko rejestrować u władz miejskich, w miejscu, gdzie studiowali, ale ich zachowanie było przedmiotem nieustannej kontroli specjalnych urzędników. Troska o pion moralny była bardzo wysoka. Poza tym musieli ukończyć studia w terminie. Nieukończenie tych studiów w wieku lat 20, później zostało to troszeczkę złagodzone w wieku lat 24, groziło nie tylko relegacją z uczelni, co byłoby zupełnie zrozumiałe, ale nawet deportacją z miasta i odesłaniem do miejsca pochodzenia. Zresztą niezależnie od tego antyk był miejscem, w którym powstała cała masa tradycji. Tradycji żywych do dzisiaj i zdumiewająco trwałych. Otóż proszę sobie wyobrazić, że procedur, poza tym kandydaci na studia musieli przedstawić nie tylko rekomendacje z miejsca swego zamieszkania, rekomendacje, która obejmowała informacje na temat dotychczasowego wykształcenia, ale również właśnie moralnego prowadzenia się. Możemy to przyrównać do swego rodzaju świadectwa dojrzałości, ale również złożyć przyrzeczenie swemu mistrzowi,
a więc tym samym odbyć swego rodzaju immatrykulację. Ponadto istniał już wówczas dość przykry, jak wynika z opisów, rytuał otrzęsin dla Beanów, który musieli przejść wszyscy, zanim pozwolono im przywdziać płaszcz filozofa, który wyróżniał ich jako studentów. Jak wiemy z dostępnych źródeł, rytuały te odbywały się najczęściej w łaźniach. A przypomnijmy, że w naszym wypadku, w wypadku Aleksandrii, termy znajdują się tuż obok, jeśli nawet nie stanowią części całego naszego kompleksu. Dla kogo przeznaczone były studia? To jest następne pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. Otóż nie tylko dla zamożnej elity, która spełniała w ten sposób swoje intelektualne ambicje, ale również dla, powiedzmy, klasy średniej, z której rekrutowali się przyszli urzędnicy. Albowiem solidne wykształcenie, głównie prawnicze, było właściwie nawet gwarancją kariery, zarówno w służbie municypalnej, jak i cesarskiej. Prestiż wykształcenia był bardzo wysoki, a liczba chętnych również niemała. Pamiętajmy, że kodeks Teodozjusza, tylekroć już przeze mnie cytowany, wymienia ponad 20 katedr w erygowanym przez niego uniwersytecie w Konstantynopolu. Pamiętajmy również, że wielkość naszego kompleksu obliczamy na co najmniej 20 audytoriów, a zatem 20 katedr, które musiały być zaludnione przez odpowiednio wysoką liczbę studentów. Tyle tła ogólnego. A co wiemy o samej edukacji na terenie Aleksandrii, późnoantycznej? Otóż zaskakująco dużo. Moje życie, to życie akademickie Aleksandrii, jest świetnie udokumentowane znowu w tekstach źródłowych. Otóż wbrew obiegowym opiniom, ani powolna degradacja muzeum, która jest faktem w późnym antyku, ani tym bardziej ewentualny upadek, zagłada biblioteki, nie spowodowały upadku tego życia. Oddajmy zresztą na chwilę głos pewnemu czwartowiecznemu historykowi, który pozostawił po sobie obraz, który możemy nazwać nawet dość entuzjastycznym. Otóż upuczony mąż napisał, cytuję: nawet i w chwili obecnej nie zaginęły różne dyscypliny naukowe w Aleksandrii, albowiem przyrząd geometry odsłania wiele tajemnic. Nie zaginęła jeszcze u Aleksandryjczyków sztuka muzyczna i nie zamilkła harmonia. Niektórzy, chociaż jest ich niewielu, podejmują znów rozważania nad ruchem wszechświata i ciał niebieskich. Wielu zajmuje się matematyką, niektórzy zaś zgłębiają tajniki wiedzy, która odkrywa drogi przeznaczenia. Studia medyczne, których pomoc często potrzebna jest w tym naszym, dalekim przecież od wstrzemięźliwości i trzeźwości życiu, rozwijają się tam z dnia na dzień. Chociaż z dnia na dzień w takim stopniu, że jeżeli lekarz chce podkreślić wartość swojej sztuki, chociaż sama kuracja przeczy temu, w braku innych dowodów wystarczy, że powie, że kształcił się w Aleksandrii. Otóż ów historyk pisał te słowa nieco wcześniej, przed powstaniem jeszcze naszych audytoriów, ale jego opis prawdopodobnie doskonale oddaje klimat epoki, która miała przyjść później, następnych stuleci, kiedy zarówno nauka, jak i edukacja aleksandryjska przeżywa zdumiewający renesans. Do naszych czasów zachowała się zresztą olbrzymia ilość korespondencji, czy nawet biografii wybitnych postaci późnego antyku, profesorów i studentów, wszystkich tych, którzy przewinęli się przez Uniwersytet Aleksandryjski. Galeria osób, które się przewijają w tych relacjach, jest wyjątkowo obszerna. Co ciekawe, składają się na nią nazwiska nie tylko osób związanych tradycyjnie ze środowiskiem pogańskim, ale również osób, które później stały się wielkimi ojcami Kościoła. Obraz życia akademickiego, który wyłania się z tego obszernego korpusu źródłowego, jest jednak jednoznaczny. Otóż późnoantyczna Aleksandria stanowi ciągle jedno z wielkich centrów edukacji wyższej na obszarze Cesarstwa Rzymskiego, zwłaszcza w zakresie retoryki, medycyny i prawa, przyciągając studentów nie tylko z samego Egiptu i z pobliskich prowincji, ale również z najdalszych prowincji Cesarstwa Zachodu. Tym samym porównanie z Oxfordem, autorstwa jednego z francuskich historyków edukacji, nie jest tylko retoryczną figurą. Odnaleziony przez nas w samym sercu miasta kompleks szkolny
To najstarszy, jak dotąd jedyny, o tym musimy pamiętać. Są to najstarsze, jedyne znane archeologii, materialne pozostałości starożytnych uczelni. Jak już wspominałem, do tej pory cała nasza wiedza opierała się w zasadzie na analizie źródeł literackich, wcale bogatych, a obecnie po raz pierwszy możemy zamieszczone tam informacje odnieść do konkretnego kontekstu. I to jest największa wartość naszych odkryć. Oczywiście badania nasze dalekie są jeszcze od uzyskania odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. Już wiosną przyszłego roku planujemy zatem odbycie konferencji w Aleksandrii poświęconej temu zagadnieniu, która odbędzie się nie gdzie indziej, jak w gmachu odbudowanej Biblioteki Aleksandryjskiej. Proszę Państwa, mówiąc o Aleksandrii, w jakimkolwiek aspekcie niezwykle łatwo jest popaść w egzaltację. Natomiast podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym się jednak podzielić pewną refleksją, którą zresztą zasygnalizował już pan rektor. Otóż kompleks uniwersytecki z Comeldicca jest na pewno dowodem kontynuacji i żywotności idei życia, żywotności intelektualnych i akademickich tradycji w Aleksandrii, których podstawowym, pierwszym, najstarszym symbolem pozostają starsze o kilkaset lat muzeum i bibliotek. Ale pamiętajmy, że nauka aleksandryjska nie skończyła się wcale zagładą tej ostatniej, ani tym bardziej z całą pewnością nie skończyła się z najazdem arabskim. Jak widzieliśmy, trwa ona znacznie dłużej, stanowiąc swego rodzaju łącznik między dziedzictwem antyku a nauką nowożytną. I w tym względzie możemy powiedzieć, że każda współczesna szkoła wyższa jest w pewien sposób spadkobiercą aleksandryjskiego uniwersytetu. Dziękuję bardzo za uwagę.